Reżyserzy filmów fabularnych sięgają do form dokumentalnych w tej chwili, czyli fabularzyści próbują iść w stronę dokumentu, żeby uzyskać fabułę, a dokumentaliści czasami próbują coś fabularyzować, żeby sobie tak ten dokument podfabularyzować. Ja myślę, że dokument ma taką siłę, że bohater jest zawsze prawdziwy, no bo jeśli on jest wymyślony, no to nie klasyfikowałbym tego filmu jako film dokumentalny. I to jest jego siła, że wiemy, że ten człowiek jest żywy, prawdziwy, on żyje gdzieś i te przeżycia, które my gdzieś tam rejestrujemy lepiej lub gorzej, one są autentyczne. Mi się wydaje, że ta autentyczność w dokumencie jest najważniejsza, bo najważniejsze wydaje mi się jest to, co przeżywamy naprawdę. Dlatego warto oglądać dokumenty.